Podoba mu się nasza grupa. Brawa dla pana Janka. Puszko, zapraszamy pana reportera tutaj. Tak, bardzo się cieszę, że jest jakiś oddźwięk, że tutaj wszyscy się interesują komiksem. Mam nadzieję, że już będą jeszcze bardziej. No i bardzo fajnie rysujecie. Ja też puszczę parę komiksów. Tak ogólnie, to chciałem pokazać. Jak chcesz ten komiks? Ja bym z tym komiksem. Poproszę uważać, bo to już historyczne rzeczy, gdzieś tam potem. W ogóle to jest pierwsza rzecz, jaka powiedzmy uchodzi za polski komiks. To już tam możecie tylko spojrzeć. To jest akurat czwarta księga, Przygód Koziołka na Tołkę, ale ogólnie jeszcze przez ten... Zombie będzie nie rozłożyć zarazem. No. Za dużo filmów. Czy komiks jest rzeczą trudną, to też jest taka kwestia, można by dyskutować na pewno. Jest być może jedną z pierwszych takich sztuk, które dziecko zaczyna rysować, gdy jakieś pierwsze fabuły w swoje rysunki gdzieś wplata, to już by można powiedzieć, że często jest komiks. Jest też narracją zazwyczaj, która też jedną z pierwszych, po jakiej się sięga jeszcze przed książkami. Pojawia się właśnie komiks, jako że on jednak oddaje też punkt widzenia świata, bardzo dobrze jest zespolony jak gdyby z okiem, samym sposobem postrzegania, a jednocześnie też dąży jak gdyby zawsze do skrótu jednak, do skrótu myślowego, do tego, żeby jak najwięcej zawrzeć w przestrzeni małego kadru. Więc myślę, że oczywiście prostego komiksu każdego można nauczyć. Przynajmniej będzie to dzieło w jakiś sposób ciekawe, nie salonowe, niekoniecznie warsztatowo pełne, ale na pewno pełne jakoś tak świadomością. Komiks dobrze potrafi ująć także problemy, jakie w współczesnym świecie nurtują, czy młodych ludzi, czy starszych. No jest po prostu sztuką, która chyba dobrze współgra z przestrzenią zurbanizowaną, z przestrzenią społeczną. I być może dla nas jest on trudniejszy niż dla młodzieży, którą mamy za sobą.